przede wszystkim mam nadzieję, że będzie po prostu powtórzy się historia z 2006 roku, kiedy to na mocy ustawy zostały zlikwidowane służby informacyjne SIM. Powstała zupełnie nowa służba kontrwywiadu wojskowego. Powstała zupełnie nowa służba centralnego, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. Te służby muszą po prostu, proszę Państwa, być powołane na nowo do służby, po pierwsze. Oczyszczone z ludzi, którzy tam nie powinni być. Dokończyć weryfikację, bo przyczyna została w brutalny sposób przerwana. Mam nadzieję, że prezydent Duda ogłosi aneks raportu o weryfikacji policji, tylko się panicznie boi Komorowski. I że te służby wrócą do takiego stanu, że będą służyć Polsce, służyć państwu, a nie służyć doraźnym interesom grupy polityków, jak to się teraz dzieje. Raport Macierewicza zostanie... Raport jest ogłoszony, ale ja mówię o tajnym aneksie, to się tak pięknie skomplikowanie nazywa, a wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ja mam nadzieję, że zostanie ogłoszony. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała dotycząca pani pytania odnośnie braku dostępu do akt. Miałam jedną taką sytuację, ale to była specyficzna wtedy sprawy, to był okres, to było po katastrofie smoleńskiej, kiedy jeszcze nie było prezesa IPN-u. Był to pełniący obowiązki. Proszę Państwa, ja wystąpiłam wtedy o dokumenty dotyczące kandydata na prezydenta, samozwańca Bolesława Komorowskiego. Ponieważ mnie zainteresował wpis w katalogach usług lustracyjnych. Jak wejdziecie Państwo na stronę www.ipn.gov.pl, jest po lewej stronie coś takiego, taka zakładka katalogi biura lustracyjnego. I jak wejdziecie w te katalogi, to jest miejsce, gdzie można wpisać nazwisko osoby publicznej. I najczęściej te osoby są w tych katalogach i ich dosie z IPN-u. Sygnatury akt. Ja znalazłam przy Komorowskim bardzo ciekawe dwie rzeczy. Po pierwsze, że były zabezpieczone przez Biuro Studiów i Analiz Służby Bezpieczeństwa. Zabezpieczenie można tam było znaleźć wszystko. I że zginęła jego teczka paszportowa i zginęła część dokumentów. A chciałam przeczytać to, co jest normalne w tej jego teczce. I proszę Państwa, wtedy nie dostałam tej teczki, ponieważ dowiedziałam się, że jest w wykorzystaniu służbowym. Po tym, jak wreszcie tę teczkę dostałam, przy okazji, kiedy po katastrofie smoleńskiej, pół roku po katastrofie, Anna Komorowska zaczęła jakieś tam robić takie dziwne inicjatywy, które było dla mnie granie na rozbicie rodzin smoleńskich. Złożyłam wniosek o jej teczkę i wtedy dostałam wspólną. Okazało się, że mieli wspólną właśnie Bronisławie i Annę Komorowsce. I proszę Państwa, wtedy dowiedziałam się, że kiedy ja wystąpiłam o teczkę Bronisława Komorowskiego, ta teczka była w wykorzystaniu służbowym, czyli została udostępniona innemu dziennikarzowi TVN-u, którego w ogóle nie mam pojęcia, że tak istnieje. Podejrzewam, że po prostu teczka została wypożyczona jakiemuś starzyście albo jakiemuś dziennikarzowi nie z pierwszej linii. Pewnie po to, ja to tak odebrałam przynajmniej, żeby inni dziennikarze nie mogli przeczytać, co tam jest. A w tej teczce była, jak Państwo wiadomo, informacja, że teściami Bronisława Komorowskiego są emeryci MSW. Jak zaczęłam szukać, to okazało się, że ci emeryci MSW to po prostu emeryci z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I taka była cała historia. Proszę? To są to dwa panie. Tak. Ja chciałem jeszcze zapytać jedną sprawę. Czy wyobraża sobie Pani taki scenariusz, że po objęciu kancelarii przez pana prezydenta rektora w tej chwili Dudę nie znajduje się ten aneks do odpowiedzi? Proszę Państwa, po pierwsze osoby za zamknięcie tego aneksu osoba, czyli Bronisław Komorowski, odpowiada prawnie. Odpowiada prawnie za to, bo to jest zaginięcie dokumentu. Tu muszę pana ale przecież są członkowie komisji weryfikacyjnych, którzy sporządzali ten aneks, więc wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo krótkiego okresu czasu, żeby odtworzyć to, co tam było. Więc... zniknąć dokumentalnie. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę Państwa, ja na przykład uważam, a mówię na podstawie podobnie sądzą współautorzy i mówię na podstawie doświadczenia, że dokumenty, które poinformowano nas, że zostały zniszczone, one nie zostały zniszczone. One zostały spalone papierowe, a zwykle filmowane je wcześniej. Nawet protokoły brakowania, proszę Państwa, gdzie protokołem brakowania jest imię,
nazwisko, data urodzenia osobowa oraz kategoria. I dzięki temu wiemy, że na przykład dziennikarz Marek Niedźwiecki był zarejestrowany jako kontakt operacyjny, czyli tajemniczy pracownik wywiadu PRL-owskiego. Nawet to zachowało się. Kiszczak, jak wydał zgodę na niszczenie aktów, to było pierwsze, zostały niszczone materiały informacji wojskowej. Ja się wcale nie dziwię, że informacje wojskowe, przecież to oni byli informacji, proszę Państwa. Najważniejsi ludzie, którzy w tym terenie dodawali tak mieli najważniej najwięcej do powiedzenia, to była informacja wojskowa. I później okazało się, że te materiały zostały wywiezione do Moskwy przez generała Bułę, zwidentyfikowane. Natomiast nigdy nie został ukarany za to, czyli to mówię zaniszczenie akt, prawda, czy wywiezienie, czy też ukrycie. Tak powinien być ukarany przynajmniej. Poza tym, proszę Państwa, dokumenty, jeżeli chodzi o dokumenty bezpieki, to one nigdy nie były wytwarzane w jednym egzemplarzu, ponieważ nie ufano sobie wzajemnie. I wytwarzano je w różnych, były różnego rodzaju kontrole. Bano się w łudze pieniędzy funduszy operacyjnych. Bano się tego, że będą rejestrowani fikcyjni agenci, będą wyłudzane na nich pieniądze jako fundusze operacyjne. Więc proszę Państwa, nie wierzcie w to, że ludzie, że ten agenci mówią, że to była, że oni o tym nie wiedzieli. Nie wierzcie w to. Były kontrole krzyżowe różnego rodzaju, nie było fałszywych teczek tajnych agentów. Nie było po prostu. Gdzieś tam mogą się pojawić pojedyncze dokumenty, ale jeżeli było fałszowanie, to było po 90 roku, słynna lojalka Jarosława Kaczyńskiego. To tak, ale nie przed 90 rokiem. A co się dzieje z ziemiami, które są w Warszawie, co mają w posiadaniu Rosjanie? Z tego co wiem, to ja nie wiem, czy to jest w ogóle, to nie są przepisy międzynarodowe, jeżeli chodzi o na przykład ambasadę, tak, czy te tereny. Ale tych terenów tam nie ma za dużo. Tam bardzo dużo są już odebrane, z tego co wiem. Także tych terenów to chyba nie ma żadnego problemu, bo gdyby było, to byśmy wtedy odpisali. Tam zostały jakieś, były te sprawy nieruchomości na Polsce i Sowieckich. I ta część już została sporo uporządkowana. Ktoś jeszcze? Pan. Chciałbym Pani słowa potwierdzić. Mój kolega tutaj mieszka blokowo. Jest członkiem IPN-u i pisze książkę na temat operacji, która tutaj byli, wszyscy marynarze zagraniczni byli inwigilowani, gdzie się zatrzymywali w domu marynarza. Jakiś czas temu znaleźliśmy taką ciekawostkę, proszę Państwa. Każde złoto, każde pończochy, każdy perfum kupowany w Bartonie przez Perspiekę miał numer seryjny. Książki są, akta zostały, a to co się śmiałem, bo znam osobę, bo się wychowałem w takim nieszczęsnym budynku na Dworcowej, gdzie na górze miałem dwóch pułkowników SB, na dole miałem ZOMO. Tak? Proszę Państwa, ja pamiętam jako dziecko, co umarł ten pan pułkownik, który mówił, że mego wujka uratował z pałowania, a mój wujek był tajnym drukarzem Solidarności, po prostu powiedział, że Stasiek ma na 2 miesiące zniknąć, tak? To krótko mi pisze się powiedział, słuchaj, to co poszło w 90-tych latach, to poszło, słuchaj, zapotrzebowanie na strajtaśmę, na kibelki do wyposażenia i na kafelki. No i takie rzeczy, właśnie takie dokumenty, to są stare sporoszyty, to było tak, że przykładowo, oni dokładnie wiedzieli, że pani przykładowo, pani prostytutka dostała pięścionek, bo większość pani prostytutek była wysokimi oficerami, nie? To jest taka ciekawostka. Ona miała numer seryjny. Dokładna gramatura i dokładnie ile to było. Jeśli dostała z diamentu, to dokładnie było gdzie szlifowany, gdzie było inne rzeczy. To są stare rzeczy, które się rozpadają, tak? Ale po prostu my się śmiejemy, że na tej podstawie, bo na przykład mogę wiedzieć, ile przykładowo bezpieka w 86 roku kupiła kaset w Baltonie. Dokładnie, więc to jest, proszę Państwa, to są niszczenie dokumentów, że to są rzeczywiście mity, bo oni się bardzo bali tego, że ktoś po prostu, mówiąc kolokwialnie, przyłapie i za to będą opowiadać. Pani Lucia, tak? Proszę Panią, ukryta
taka amnestia. Ponoć kilka dni temu została przez Sejm zatwierdzona, że o 5 lat będą skończyć. Tak, dokładnie. Na tym temacie ja zmniejszenie kary. Tak. Zmniejszenie kary. Tak, ale nie mam, nie liczyłam jeszcze, więc nie będę się wypowiadać. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, to, że telewizja nie wygrała tych wyborów, myślę, że to jest właśnie zasługa Państwa zespołu Resortowe Dzieci Media. Bo co się stało? Państwo po prostu jakby te tak zwane autorytety ściągnęliście z tego nienależnie zabranego piedestału. Dlatego też uważam, że to, co Państwo teraz zrobili, służby, a następnie zapowiadana pozycja biznes, politycy będą przeszkodowani. Może sędziowie, może doczekamy się sędziów i wyjdzie na to, że to Państwa zespół przemienił Polskę. Proszę Państwa, ja rzeczywiście się bardzo cieszę, jak doktor Cyckiewicz powiedział, że myśmy zrobili to, co powinna na IPN zrobić. I podam taki przykład, proszę Państwa, no jak ja się o tym dowiedziałam, to też mam nadzieję, że wreszcie w IPN się będzie realizował właśnie tego typu pozycje już w takim bardzo naukowym, o bardzo naukowym charakterze, bo w ubiegłym roku IPN to książkę dotyczącą mediów, ja jej nie znam, ale właśnie doktor Cyckiewicz mówił o niej. I proszę sobie wyobrazić, że można domniemywać, że była to odpowiedź na tą właśnie naszą, jak ja mówię, czerwoną książkę, czyli media. I proszę Państwa, była tam opisana kariera Mariusza Waltera. Niemalże wzięta z Wikipedii. Czy sobie Państwo wyobrażacie, że IPN, który ma wszystkie materiały, a w tych materiałach są również zapisy rejestracyjne, że Mariusz Walter był tajnym współpracownikiem o kryptonimie Mewa, że ta informacja się nie znalazła w książce IPN-u? Ta informacja się nie znalazła, a przecież, proszę Państwa, pokazanie, jak powstawały media, prawda? Że prywatne telewizje to tworzyli ludzie, przy których niemalże obligatoryjne był znaczek tego. O tym nie wiedziałam. I tutaj właśnie również Państwo potwierdzenie i odpowiedź, dlaczego nie mieliśmy głosowania z 90 roku. Proszę. Ja na krótko się odniosę do pana Komorowskiego. Był kiedyś wywiad prowadzony przez Radio Maria w aktualnościach dnia z panią redaktor, jeżeli nie pomylę nazwiska, panią Pietraszyk. Anna Pietraszyk. Jedyna kobieta, która skończyła Akademię Wojskowości. I ona, chyba to było tuż przed drugą turą, ona powiedziała coś takiego, co wiele rzeczy wyjaśniało, jeśli chodzi o Komorowskiego. Pierwsza rzecz to tak, jako pierwsza kobieta, która skończyła akademię, miała możliwość rozmowy z Jaruzelskim. Jaruzelski w rozmowie powiedział coś takiego. A jeśli chodzi o naszego Bronka, to wiążemy z nim bardzo duże nadzieje. Druga rzecz, którą ona o tym opowiedziała, w radio, samochodem jadąc, słuchałem to radio, to musiałem przyhamować i stanąć, nie? A druga rzecz, jaką powiedziała, ona została redaktorem audycji, czy powiedzmy sobie, audycji wojskowej w telewizji, coś takiego było. I ona dostała zadanie tego, co zorganizowała. I Komorowski i Danasław, byłych redaktorów Żołnierza Wolności. Wiem, nasza generacja powinna pamiętać, co to było Żołnierz Wolności. I ona poszła do Komorowskiego z pretensją. No jak to? Przecież nie z tymi ludźmi. Siedział, jeżeli się nie mylę, pan Staszewski. Jest chyba taka bardzo postać ciemna, niedobra. I on tam sobie, on coś tam w Warszawie jakieś, coś, już nie powiem. Ja to w tej chwili nie będę, ale to jest dla mnie ważne. I on tam sobie siedział gdzieś w boku i mówi, przyszła do Komorowskiego i mówi, ale czy byśmy mogli w cztery oczy? Mówi, nie, ten pan może zostać. Strzałkowski, dokładnie. Jak pan mówi, że może zostać, to właśnie to. I mówi, ale przecież Bronek, mówi, przecież nie z tymi ludźmi. A on by odpowiedział, właśnie, że z tymi ludźmi. Waldemar Strzałkowski, z ich, czyli że BIH, Wojskowy Instytut Historyczny, członek PZPR-u. Postać była rzeczywiście jak cień kraczy cały czas za Borysem Komorowskim, czy z tego okresu kariery. Lekko legenda. Na lekko kozie.
Proszę bardzo. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Proszę pod tytułem resortowi sędziowi. Proszę Państwa, zbieramy materiały, ale powiem Państwu, jaki jest problem. Problem jest bardzo, to właśnie mówiłam o wymiarności sędziów. Jeżeli zdobywamy materiały, to musimy mieć pewność, że piszemy osobę, której piszemy. Wiecie, że Państwo mówię, dana osoba jest tą osobą, czyli sędzią. Bo bardzo często zdarza się, że są, proszę Państwa, te same imię, nazwiska. I miałam taką sytuację, że był ta sama data urodzenia, to samo nazwisko, takie same imię ojca, tylko różniło się miejsce urodzenia. Więc trzeba być jak najbardziej ostrożnym. Bo ja już nie mówię o procesach, mówię o zwykłej uczciwości, rzetelności, skrzywdzeniu kogoś. Dostęp jest bardzo ograniczony. Bardzo ograniczony. W tej chwili oczywiście to, co możemy, to robimy. Mamy już część materiałów zgromadzonych. Przy okazji wychodzą kwiatki medialne typu Igor Tuleja, resortowe dziecko, mamusia w służbie bezpieczeństwa. I ja nie mówię, proszę Państwa, że ci ludzie mają być pozbawieni prawa wykonywania zawodu, który sobie wymarzy. Bo tak nie może być. Jeżeli ktoś chce wykonywać zawód w Polsce jakiś, to Polska ma być wolnym krajem, gdzie każdy realizuje swoje marzenia, tak? Natomiast trzeba brać pod uwagę, że może być stronniczy, może być konflikt interesów i nie wolno usądzić tych procesów, które prowadzi, czyli procesów lustracyjnych i procesów sędziów stalinowskich, ludzi z aparatu represji stalinowskich. A on właśnie to robi. No przecież, jeżeli sędzia Tuleja wydaje wyroki w procesach lustracyjnych, a jego mama zajmowała się śledzeniem opozycji, rozpracowywaniem opozycji, kiedy on nasiadł w domu tym, że opozycja była zła, a bezwika była dobra, to zachodzi, proszę Państwa, podejrzenie tego, że jest konflikt interesów, że pryzmat tego jego doświadczenia rodzinnego może wybaczyć jego niezawisłość, jego pogląd na tą sprawę. Więc ja tak myślę. Ja i kończąc, mam nadzieję, że jakaś książka powstanie. Najpierw musimy, proszę Państwa, skończyć te 2-3 lata, czyli tak teraz piszemy resortowego. Ja kończę tą swoją książkę, już na dniach muszę już pierwszy rozdział do wydawcy wysyłać. Gry tajnych służb we wrześniu się ukaże. W przyszłym roku resortowe dzieci politycy, za rok biznes, a cały cykl zamknie naukowcy. A ja bym tylko chciała powiedzieć, jaką mam bieżącą sytuację. 10 maja wywiesiłam przy oknie flagę. No wisiała, raptem pukanie do drzwi, przychodzi pan dozorca, proszę zdjąć flagę. Ja mówię, że nie, bo flaga jest moja, mieszkam w Polsce i mam prawo wisieć. No, było krzyki, wrzask. Ja mówię, pana, nie będę z panem się kłóciła. Jest ustawa, jestem Polką, jestem w Polsce. Mogę. Poszedł. Na drugi dzień rano w kółku przychodzi pani administratorka. Mówi, proszę pani, proszę zdjąć flagę. Ja mówię, nie, proszę pani, jestem w Polsce, jestem Polką i to jest w Polsce. Kochani, no przecież nawet na hotelu Gdynia, który się onegdaj nazywał Gdynia, wiszą flagi tureckie, wiszą flagi angielskie od czasu do czasu, widzisz niemiecka. Przyjeżdża gość, wywiesza flagę. Ja mówię, a ja w Polsce nie mogę wywiesić flagi. Normalnie mam chyba sąsiadkę, która mnie palcem wytyka. No jestem jakaś crazy, zmieniłam. Mieszkam w Chylonii, jedna flaga na Kartuskiej. Przepraszam, dwie są. Ale proszę Państwa, tutaj dygresję jeszcze, bo zaraz pan będzie, tylko z tym zrobić dygresję. Proszę Państwa, jak jeździłam podczas kampanii wyborczej po Polsce, to nie było miasteczka, wsi, miasta, żeby nie było na prywatnych posesjach. Tak. Na prywatnych posesjach flag i banderów Andrzeja Dudy. On dzięki temu wygrał.
Ile było billboardów? Kilka, a tu ludzie sami wieszali na swoich płotach te banery, jakieś flagi. Także... Czekam na szafot. Proszę. Na Wawelu nie można było tak. Ale przepraszam, proszę, bo ja nie słyszę. Jaka jest pani opinia? Dlaczego na Wybrzeżu, w miejscu, gdzie powstała Solidarność, Bronisław Komorowski zdobył procentowo najwyższą liczbę głosów? Krótka pytań, proszę, jest matecznik Platformy. Po pierwsze, po drugie, sieć, proszę państwa, interesów, powiązań jest niewyobrażalna. Ja uważam, że tylko tutaj mogła powstać afera Ambergold. Że w żadnym innym regionie Polski ta afera nie została, do takiej nie urosłaby tak, w taki sposób. Poza tym Lech Wałęsa również wobec sobie zrobił, prawda? Wydarzenie stoczni. Także to są te czynniki, które wpływają na to, że właśnie wybrał Komorowski. Chociaż są takie punkciki, gdzie jednak wybrał Andrzej Duda. Ja mam nadzieję, że to będą właśnie takie ogniska, które się rozszerzą, że w wyborach jesiennych będzie coraz większe poparcie dla PiS-u. To jest zamknięcie stoczni.